Witam na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj chciałem pokazać papugi, jak wyglądają u nich lęgi. Najpierw mamy oczywiście trzy pary rozeli. Bladogłowe w pierwszym boksie, białolice. Ta para wygląda do buźki, na razie nic nie ma. Ta para powtórzyła lęgi, miała 6 jajek. Samica jakieś tam jajka ubiła i wszystkie jajka były puste. Samiec musiał je nie zapłodnić dlatego, bo były młode. Ta szóstka. Młodych zostało 5 na sprzedaż. Jedną udało się sprzedać, jeżeli ktoś był zainteresowany, to proszę na maila. Jakieś dwie samiczki są, reszta są samczyki, więc jeżeli ktoś był zainteresowany, to zapraszam na maila, który będzie w opisie. Dalej mamy rudoszczerki i u nich właśnie jest dosyć ciekawie, bo samica wydaje mi się, że jest z jajkiem i będzie próbowała to jajko znieść. Teraz właśnie siedziała w budce, się wystraszyłem właśnie, gdzie ona jest, ale siedziała w budce, sprawdziłem budkę, w budce nie ma nic, jest dużo piórek. Wydaje mi się, że właśnie gdzieś, wydaje mi się, że będą jajeczka może od tej pary. Bardzo fajnie by było, bo ten samczyk jest przepiękny, nadal jest przepiękna, model był fajny, więc trzymam kciuki, żeby się im udało jakieś lęgi odbyć. Barabandy, u nich chyba na razie nic nie ma. Pokażemy lorysy, bo one zawsze ciekawskie są. Bardzo. No, u barabandy nie ma nic. Loryski tak wyglądają, dostały budkę, ale o dziwo nic do tej nawet budki nie zaglądały, nie widziałem. Siedzą teraz sobie tutaj na tym, wędrują i się bawią. Więc na razie nawet do budki nie zaglądają, ale przymierzają się do siebie, więc mam nadzieję, że samczyk na następny sezon będzie gotowy do lęgów i że będą jakieś młode. No, super jesteście. I zaczynamy pokazywać młode i jakieś jajka. Pierwsza para, oczywiście mnichy. Samiczka jest biała, samiec jest lutino. I tutaj mamy całą gromadę młodych. Mamy ich łącznie 5. Fajnie są ułożone. Tutaj mamy młodego po tej parze i ten najmniejszy też jest po tej parze, a te trzy są podkładami od pary samiec niebieski, a samica jest aqua. I takie gniazdko właśnie wygląda, ładnie sobie rodzice karmią, jest ciepło, więc rodzice nie muszą siedzieć, tylko je karmią. Pokażę jakiegoś marucha może do ręki, żeby pokazać, że... No, nie krzycz, nie krzycz. O. Już chwilka, muszę sobie go obrócić ciężko jedną ręką. Drugie jest, o. Jest najedzony, więc fajnie. Rodzice się spisują. Wychowują własne dzieci i podłożone, więc bardzo fajnie. A dlaczego wychowują podłożone dzieci? Dlatego, bo ta para... Nie wiem, co jest z nią, ale nie wykarmi mi w ogóle młodych. Miała w tym roku dwa maluchy. I te dwa maluchy wpadły. Jeden maluch wpadł. Zostawiłem go. Myślałem, że zakarmi. No bo to zawsze maluch się kluje, więc on coś zawsze z jajka ma. I po prostu myślałem, że zakarmią. Nie zakarmiły. Malucha nie brałem. Maluch padł. Drugi maluch się wykluł. Podłożyłem pod obrożne. Najpierw zostawiłem na dzień. U nich nie karmiły. Zabrałem go pod obrożne. Ale no, obrożna nie dała rady go wykarmić, bo była różnica straszna między obrożną a mnichą. Chociażby to, że młode obrożne nie mają w ogóle puchu na sobie. Są po prostu całe gołe. Później wyrastają dopiero pióra, a właśnie mnichy ten puch mają. Ta właśnie para miała 5 jajeczek. Zostały jej 3 jajeczka. Pierwsze jajko obumarło, a drugie, już pokażemy, co jest z drugiego jajeczka. Z drugiego jajeczka jest maluch. Ten żółty, najmniejszy.
bardzo fajnie to wygląda, jak są właśnie te jakby niebieskie maluchy i ten jest żółty i fajnie to właśnie widać. Tutaj mamy, bo ta para, którą widać, miała 7 jajek, 7 było zamrożonych i 7 młodych się wykluło. Ona ma pod sobą 4 swoje młode i jednego właśnie tego podłużonego, więc wydaje mi się, że miała miała 7 jajek, więc 7 młodych by wykarmiła, więc też myślę te 3 jajka jeszcze podłożyć pod tą parę, żeby te młode wyklują, a jak nie, no to niestety trudno, no bo nie mam jak tego zrobić. Rudosterki, u nich też nic. Chyba dopiero na następny sezon lęgowy wtedy coś trzeba od tych ptaków, które zostały kupione w tym roku, trzeba na nie liczyć po prostu na przyszły sezon lęgowy. Tutaj mamy dżunglę. Wielkie dostały wierzbę. Dostaną też inne ptaki. Nie zdążyłem jeszcze im dać, bo chciałem nagrać film, żeby szybko go wrzucić. Dziury do budki nawet nie widać. Moje jeszcze papugi nie wyszły, więc jeszcze sobie je nie zjadły, ale wyjdą i na pewno ją całą zeskubią. Gołąbki. U gołąbków jest troszeczkę marnie, bym powiedział, ponieważ zostały mi tylko 5 dorosłych gołębi. Jeden właśnie uciekł i jeden zdechnął zaraz na początku sezonu lęgowego, a drugi zdechnął wczoraj. Taki najbardziej biały samczyk. Bardzo mi jest go szkoda, bo był bardzo ładny. Wydaje mi się, że sporo nasz, no miał tam kilka swoich tutaj, swojego potomstwa. Młodych na ten rok jest tylko 4 sztuki z gołąbków. Jeden był z lęgów zimowych, drugi jest ten czerwony, którego sobie odłożyłem do dalszej hodowli. I teraz mamy jednego, co siedzi na gniazdku i jednego tam jest pod, mam pod tatą chyba, bo to samczyk. Pod tatą tam siedzi jeden mały, były łącznie, było chyba 6 jajek, zostało tylko 2 młode. Naprawdę nie wiem, jaka jest przyczyna tego. Młode zdychały dlatego, bo zostały zadeptywane. Nie wiem, czy jest za dużo po prostu gołąbków było tych dorosłych, czy jak to wyglądało, że po prostu zadeptywały te maluchy. Dobra, wielkie amazonki. Coraz częściej zaglądają do budki, ale wydaje mi się, że to jeszcze nie ten rok. Żako raczej nic nie mają. Od tej pary nagrałem kopulację ich. No ale co z tego, jak jajek nie ma. Więc nie wiem, czy pojawią się za jakiś czas, czy pojawią się na dniach, a może już się pojawiły, ale wątpię, bo oni siedzą w łódce, a nie chcę do nich zaglądać, bo naprawdę do takich ptaków zaglądać to nie jest przyjemne. Do tych amazonek niebieskoczelnych zaglądam, bo nie są agresywne i jakby pozwalają mi na to, ale tutaj od razu samica wchodzi do budki i broni tej budki. I nawet jakby te jajka były, to może gdzieś nie chcąc popchnąć łapą i się rozbiją o sklejkę, więc nie chcę tego robić. U żako tak samo, położą się dwie, leżą na tej budce i nie widać kompletnie nic. Więc nawet do nich nie zaglądam. Patagonki już od budki się nie doczekały. Dopiero na przyszły sezon lęgowy dostaną budkę. Lekkie przemeblowanie. Aleksandrety obrożne dostają nową wolierę. I właśnie tutaj mają budkę. Zaglądają sobie do niej już, no ale to już na pewno nie w tym roku, żadnych lęgów nie będzie od tej pary. Dobra, robię cięcie i pokazuję dalej. Tutaj mamy ptaki ręcznie karmione, dostały już wierzbę. Mamy 4 rudosterki, to są ptaki po, jak widać, są bardzo oswojone. Te ptaki są po tej parze tych rudosterek Pineapple, co pokazywałem tam na górze, to są we wolierze, co one teraz lęgów nie mają. No co się stało? Jeden ptak jest sprzedany, samczyk cynamonowy, ten. No co, ten jest zarezerwowany i są jeszcze 3 na sprzedaż. Samiczka i samczyk cynamonowy, który gdzie jest? Nie wiem gdzie jest, pewnie gdzieś jest w tych liściach. I mamy jeszcze mniszki,
Tutaj są też z nimi. Ptaki są już wszystkie samodzielne. Mnichy mamy 3 żółte i mamy 3 te takie niebieskie aqua, takie jasno-zielonkowate, ciemno-zielone. Jedną, po jedną ma dzisiaj przyjaźń pan, bo mają DNA co niektóre. Więc po jedną ma dzisiaj samiszkę przyjaźń dzisiaj pan. Więc fajnie. I zostaną, patrzcie, przybawiam. Fajne, to naprawdę dostaje większą wolierę i się od razu cieszą i od razu lepiej to wygląda. No większą klatkę. Więc jak ktoś by był zainteresowany papugami ręcznie karmionymi, to zapraszam właśnie na maila. Takie piękne ptaszki z mojej hodowli są mnichy, rudosterki są od tej pary, która jest u mnie, ale nie wykluwa się u mnie. Piękne ptaszki są oswojone, ręcznie karmione. Ja za bardzo nie pokazywałem tego, jak je ręcznie karmię. Ktoś by chciał filmik taki, to będą. To proszę napisać w komentarzu, to nagram, jak się takie ptaki ręcznie karmi. Więc no. No i widać właśnie, że ptaki się nie boją, podchodzą do palca. No dziubią, no bo dziubią, bo to jest jakby ich takie obrona, ale to jest takie dziubanie do zabawy, a nie dziubanie, żeby zrobić krzywdę i żeby naprawdę udziubać tak, żeby udziubać. No. No co? Co? Jedzą sobie liście i wszystko, więc bardzo fajnie. To też się tutaj bawią. Troszkę rudosterki oczywiście je przeganiają, ale no, radzą sobie. Naprawdę fajnie to wygląda, podoba mi się bardzo. Dobra, robię cię dzisiaj, pokazuję dalej. Ryżowce pokażę na szybko, bo to jest domiczki. Nie wiem, czy widać, ale są trzy jajeczka, jedno jest zależone już i jest młody, którego muszę za jakiś czas obseperować. I też młody jest na teraz. Tutaj mamy właśnie kozę, samczyka. Samczyka, od niego jest jajko. Nie siedzi na nim, nie mam pojęcia, o co chodzi. Wyrzuciłem to jajko, nie wiem, może powtórzy lęgi. Budka od kondury północnej wygląda w ten sposób. Tak ona wygląda. Przekopane drąbki są poćwiartkowane na małe kawałki, jak widać. No ale nic nie ma. Parakuj żółty. Nie wiem, czy samiczka ma zamiar jakieś jajka przynosić. Chyba tak, bo się wyskubała znowu. Muszę tutaj posprzątać, bo narobiła trochę syfu. Nie miała młodych, a narobiła dosyć sporo syfu. Więc no. Tutaj właśnie samiczka kremina od tego samca szeka. Tak one wyglądają. Więc tyle z lęgów. No jeszcze jest jeden ptaszek, to jest drepta obrożna. Jest zielona, jest ładnie. Też nagram ją kiedyś. Bo jest już dużym ptaszkiem. Karmią bezręcznie, więc też będzie oswojona. Dobra, w tej chwili to już na tyle. Jeżeli film się spodobał, to łapka w górę. Sub na kanał, żeby być na bieżąco. I do zobaczenia w następnym odcinku.